Słuchajcie, mały wywiad ze Sławasem. Się dowiedziałem dzisiaj, że są zawody na Godziembie właśnie w przyszłą sobotę. Ja tam pojadę, będę Sławasowi kibicował, pojadę tam po prostu jako kibic. Nie wiem, czy kładem jeszcze, czy motocyklem, ale w każdym razie będę. I tutaj taki mały wywiadzik z weteranem enduro. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Jarek będzie startował. Nie będę startował, będzie. Dlatego że będzie. Po prostu ja nie startuję, ale po prostu będzie. Będę przyjadę i będę tobie kibicował, nawet czy liderki ci załatwię. O. No. Nie wiem, może Kubę wezmę. Wiesz, przyjedziemy kładem. Ty masz startować, a nie ten. Nie, no słuchaj, no powiedz, jakie przygotowania do zawodów? Generalnie rzecz biorąc. Tak. Cały serwis zrobiłem. Filtr. Zrobiony. Zawiachy. Zawiecha jest zrobiona, zawiachy, tak. Wymiana opony będzie. O, tak, wymienisz tą chińską łysą, okej. Okay. Chińska się nie nada. Nie nada. Węga czy wąga. Jak no tablicę pamiętaj ściągnij, żebyś sobie jej nie poniszczył, bo jest ładna. Już jedną zgubiłeś. Elektryczną wkrętarkę wezmę ze sobą. A dobrze. Żeby poszło szybciej. A tak w ogóle, no oprócz tej opony. No nie, no słuchaj, no codziennie robię po 3 pompki. Już jest progres. O. Do piątku będę miał z 5. A w jakiej kategorii startujesz, powiedz? Myślałem, że się złapię na senior, ale będę weteran. Weteran. No. No to słuchaj, no pokażemy cię. Na pewno na pudle będę, bo będzie 5 weteranów, z czego 3 nie wystartuje. Także nie. Dobra, dobra. Czyli enduro. Zobacz, jaka energia. Enduro górą. No. Człowieku, chłopie. Jestem tak przygotowany, co tydzień trening po 30 km w błocie. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Tylko pamiętaj, tam cały tor na jednym kole. Nawet zegarek nawet nie w stanie policzyć kurwa kalorii spalonych. Co chwila muszę dolewać paliwo. A no to pokażemy jeszcze tą chustkę. Słuchajcie, no zapraszam was na te zawody. Wbijajcie, kto ma blisko. Godzięba koło Gniewkowa. Znacie tą Godziębę, jeździmy tam ciągle. I taki, przygotowany. No i taki akcencik Black Ekipa na zawodach będzie. Sławas już gotowy. To co, teraz potrenujemy na jednym kole, tak? Nie, ja jedę w krzoki. Te rowy będziesz już tutaj trenował. Tak, idę po rowach. Wyskoki, ty to tam. Po asfalcie, ja jestem po rowach. Dobra. Dobra. Takim akcentem. Kończę ten wywiad, nie? Niedzielnym. No. Jedziemy na Willy Boysów teraz. Poupalać trochę na kole. Pogadaliśmy trochę, ponarzekaliśmy na frakcję. Ja przyjeżdżałem się zrelaksować. No, relaks. Ja też. A teraz masz urlop, no to masz luz. Tak jest. Dzisiaj ze Sławasem relaks na motocyklach. Sławasowi się nie chce jeździć, a przed zawodami jest. Nagrywasz? A co ty tu zrobiłeś? Zaparkowałem. Ty nie chce ci się jeździć, widzę, przed tymi zawodami. Nie no, gdzie mam jeździć? Po asfalcie? No. Zawsze jakaś wprawa, nie? To pokrążę. Dobra. Radzę ci, potrenuj. Tak. Tam się pojadę zaraz. Tam się pojadę.
Tam pojedziemy też, wiesz? Do sklepu, dobra? Dzień dobry. 4 i kaszanka z kiera jest? Nie ma. Skończyła cię już. O jen. I kaszanka się skończyła. Jedzie majster. Trening na zawody. No powiem wam, że życie trzeba brać na luzie, nie ma co się spinać. O, tak na przykład jak Sławas. Doczepią, to powiemy, że trenujemy na zawody. Sławas musi trenować. Co tak patrzysz? Jarek, kurwa. Co? Potrzebuję. Na zawody? Opona na zawody. No ideo, ideolo. To jest na podgórki. No? No. Tato będzie chodziła jak... Nie, jakby nie... ślizgiem wszedł, to tam wszystkich wymieciesz. Lala normalnie. Bo by się wszystko ślizgało. A w błocie normalnie, chłopie. Ważne, że tył byś miał dobry. Ale przód i też jest idealny. Co tam chcesz? Tam chcę... Zobacz, chłopie, jak tu... Ale będzie gryzła. Gryzli. Gryzli, gryzak. Normalnie te chłopie. Najlepsza opona. Najlepsza opona. Taką tylną też założę. Wtedy nie mają szans, nie? No prędkość, majster, nie? Bo wtedy prędkość. Zawody i Sławas. Sławek, ale jedziemy tu tędy. Nie tędy? Nie. Teraz. Za mną byś był zakurzony. Co? Za mną byś był zakurzony. No, no właśnie, bo ty szalejesz na motocyklu. Ale słuchajcie, teraz będę wam częściej live robił z telefonu, nie stacjonarne, bo internet mam słaby, a w telefonie jest bardzo dobry. Wracamy do... O. Wracamy do live'u.